No dobra, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Troszeczkę zmieniłem położenie mikrofonu. Przypadkiem sobie odsłuchałem jeden fragment po prostu nagrania i kurczę, słychać było każde moje przełknięcie, nawet wody, więc uznałem, że go troszeczkę odsunę od siebie. Może nie będzie źle. Tak więc, krótko mówiąc, co? Wracamy do Malfurion Questa. Mamy kontynuację siódmej misji. Czyli czeka mnie budowa bazy. Czyli skończyliśmy, krótko mówiąc, fragment RPG-owy. Czas na fragment RTS-owy. Mam do zniszczenia dwie bazy NAG. Na szczęście mam trzech bohaterów, to już jest chociaż część, to już jest mała armia. A tak, no, zejdzie się trochę, zanim opróżnimy kopalnię, zanim zdecyduje się przekroczyć po prostu limit jednostek i budować armię konkretną. Na razie skupmy się na czy zwiedzeniu tego, co tu mnie na mapie czeka, czy też po prostu zabezpieczeniu bazy samej. Okej, wysepka malutka. A właśnie, właśnie, właśnie. Ja poprzednio trochę dzieliłem się artefaktami. Ty zadajesz 50 i 80, to jest 50, 80, 90 obrażeń. Ty zadasz jeszcze więcej, czyli tu damy tobie. Myślę, że to możemy oddać. W takim razie ty już zadajesz ponad 100 obrażeń i masz szansę na podwójne, super. A tak, dobrze. Powoduje uniki, to bardzo dobrze. Płomienie to też, bo jesteś główną jednostką atakującą. Ten amulecik możemy, myślę, zdjąć. On aż tak dużo ci nie daje. Ale przydałoby się coś do pancerza, skoro walczysz w głównej tej, w głównej. To leczy, to nie. A, to tylko dwa. Siłę. Trzy, ale inteligencję o pięć. To nie ma sensu. To może zostać. Ja zobaczę, co tu jeszcze mam. O, to jest piękne dla ciebie. Ktoś jest ranny. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? I korona królów plus 5. To już się dowiedziałem, że niczego nie jest potrzebne. Co ci dolega? Zostaliśmy zaatakowani. Słucham głosu. Natura wzywa. Cześć! Wasz retoraman. Cześć! Tak, pozbądźmy się w sumie tego przedmiotu. Skoro i tak mam jakieś tutaj umiejętności leczenia, Tyrandę też podejdź tu. Ty zwiększasz o 3, a ty zwiększasz o armor. Dobra, czyli trzeba będzie jeszcze tam to sprzedać, ale mnie interesowało sprzedanie klejnotu widzenia. I tego. I w sumie tego też, tamten też sprzedamy. Choć nie, ty możesz go nosić w takim razie. Patrzę, że. W porządku. Jakoś przygotowaliśmy się. Ty się nie ulepszasz, ulepszaj się. Nie mam czego. O, Create, nie mam czegoś takiego.
Ancient of the Wonders mam. Nie mam tego prastarego dziadka i nie mam... Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Okej. Co ci dolega? Oczywiście. Ciekawe, czy to zadziała, na to nie działa. A szkoda. Potrzebna jest moja. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Czyli na pewno atakują od północy. Dobrze wiedzieć. Brakuje mi teraz jeszcze tego buduję, czyli tego nie mam. Twój budynek jest gotowy. Asasynki. Mnie interesuje, czy jestem w stanie moje ulubione jednostki, czyli jeźdźców i hipogryfów, już robić. Jest gotowy. O! Nie mam druidów, nie mam driad. To ciekawe. Jestem zaskoczony tym, że nie mam ich. Ale no cóż, bywa i tak. Twój budynek jest gotowy. Mamy oswajanie. Będę mógł robić moje ukochane jednostki, ale widzę, że potrzebujemy dużo drewna. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Jakieś kłopoty? Badania zakończone. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Nasze ratowanie. Jak sobie życzysz? Twój budynek jest gotowy. Bogiem nas. Oczywiście. Wasze rytory. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Ataki widzę są dosyć regularne. Jestem twoim sługą. O, źródło manki, przyda się. Zawsze to. I trochę złota. Niech się stanie. Badania zakończone. Tu przedmiot legendarny zdobyłem. Był u tego. U. Jak on się nazywał? U Malegosa. To tam to już mam z głowy, to dobrze.
Twój budynek jest gotowy. 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 Słucham głosu. No i fajno, fajna obrona będzie, myślę. Twój budynek jest gotowy. Drzewiec Twój nie budynek może się jest gotowy. Twój budynek jest gotowy. Twój budynek jest gotowy. Nie tak. Twój budynek jest gotowy. Tu mamy czyni. Tu. Twój budynek jest gotowy. Drzewiec nie może się tu zakorzenić. Drzewiec nie może się tu zakorzenić. Twój budynek jest gotowy. No dobra, to chyba jest już wystarczająca obrona. Przyda się trochę więcej drewna. Bezczeszczą na święty Gaj. Okej, za mało.
się zagraża dzikiej puszczy? Okej, zobaczmy, czy to się uda. Niech to będzie. Twój budynek jest gotowy. Czy to wystarczy? Jeszcze tu jednego chcę postawić w tym miejscu. A tu chcę po prostu zacząć zwiedzać się mapkę. I zdobywać złoto, krótko mówiąc. Za Kalindo. Twój budynek jest gotowy. Twój budynek jest gotowy. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Natychmiast. Natychmiast. Niech się stanie, wola Bogini. Twój budynek jest gotowy. W imię Elu. Jak sobie życzysz? Słucham głosu Elu. Niech tak będzie. Bogini wzywa. Natychmiast. W imię Cenariusa. Niech się stanie, wola Bogini. W imię Elu. I co, nic tu nie ma? Twój budynek jest gotowy. A, ty już, dobra, to idź chociaż jeszcze jednym ty. Bogini wzywa. Żeby się tu ogarnąć, na wszelki wypadek taki. Spoko, tu nic nie ma. Tu jest jeszcze jakieś miejsce, tylko nie wiem, jak się do niego dostać póki co. 3, 1, 2, ok, szukaj drzewka. 1, 2. Dwa mogą być bezrobotne. No i zobaczmy, jak ta obrona sobie da radę. Czy ktoś się zagraża dzikiej? Uła! Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Niech to będzie. Aż to nie. Słucham głosu. Obrona jednak jeszcze wymagała przebudowy. Ale prawdą jest taka, że w sumie to zdała, że tak powiem, egzamin. No teraz będzie jeszcze lepsza, więc to już w ogóle inna sprawa. Twój budynek jest gotowy. Ojej. Twój budynek. Aha, jest scenka. Okej, okay, chimery atakują gniazdo. To znaczy nagi atakują gniazdo chimer. Co może być w sumie chimery mogą być użyteczne dla nas, bo z tego co pamiętam były dosyć potężnymi jednostkami latającymi.
Twój budynek tylko jest gotowy. Nie podoba mi się to, że się zbiegło to z atakiem jakiegoś bossa. W sumie to nie takiego bossa, ale... Z przyjemnością. Twój budynek jest gotowy. Twój budynek jest gotowy. Jestem twoim. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Ktoś jest tam. Zostaliśmy zaatakowani? Aż rytualnie. Imię lasu. Aż rytualnie. Natura wzywa. Słucham głosu. Tommy Guy. Bogini. Twój budynek jest gotowy. Anudora. Niech tak będzie. Badania zakończone. Zostaliśmy zaatakowani? Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Masz retora, man. Oczywiście. Bohatera, które to to? A, w porządku, dobra. To sąsiad, mogę wskazać jednostkę do obrony. Raz, dwa, trzy... Nie no, ty masz drewnem się zajmować. Raz, dwa, trzy... Ty też. Cztery jednostki mogą być wolne. A dla ciebie co nie działa to? Ojej, trochę za dużo was. Wskaż drogę. Twój ruch zrobiony. Bogini wzywa. Enduliretat. Oj, nie ulepszyłem tego. Nie zauważyłem, że mogę już ulepszać poziom drugi super umiejętności, niestety. Potrzebna jest moja pomoc. Słucham głosu. Imię lasu. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? W imię scenariusza. Niech tak będzie. Natychmiast. Anudora. Co ci dolega? Słucham głosu. Za Kalimdo. Jakieś kłopoty? Bogini wzywa. Słucham uważnie. Zostaliśmy zaatakowani? Brak miejsca w ekwipunku. Bonus to damage i... Okej. Niech się stanie. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Aż retoraman. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Kończy się złoto w naszej kopalni. Słucham głosu. I zobaczymy, jak sobie tam obrona beze mnie poradzi. Enduliretat. Niech tak będzie. Co ci dolega? Natura wzywa. Nasi wojownicy zaatakowali drogę. Niech się stanie. Bezczeszczą nas święty Gaj. No i bez żadnej straty w sumie. Nasi wojownicy zaatakowali drogę. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wskaż drogę. Masz rytora, Mani. Bezczeszczą nas święty Gaj. Słucham głosu Elu. Natychmiast. Niech tak będzie. Jakieś przejście to mi się nigdy nie podoba. Ale nie, nic to nie ma.
masz retoraman. O, jeszcze, no właśnie, dobrze, dobrze się, się spodziewałem, że... Zostaliśmy zaatakowani? Że coś tu się będzie odwalało. Skończyła się mama. Jakieś kłopoty? Bogini wzywa. Kurczę, skąd one nadchodzą? Natura zawaliła się nasza kopalnia złota. 10 tysięcy złota, no nie tak źle, ale co jest? Dlaczego ja. Drewno mi nie jest produkowane. Co jest grane? O, wow. Zagraża dzikiej puszczy? Słucham uważnie. Nasi wojownicy zaatakowali. Jakie kłopoty? Niech tak będzie. Dają tu sobie pięknie rany, radę. A, mam przynajmniej pełną obronę taką, że mogę robić coś dalej na mapce, a się tu nie muszę niczym przejmować. Tylko za mało drewna mam w cały czas. Gniazdo jest teraz bezpieczne. Te chimery okażą się bardzo przydatne w przebijaniu się przez fortyfikację Nag. No, silne. Co my tu mamy z dwójmiejskiego portalu? Badania zakończone. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. O, tu jeszcze było runa leczenia w ogóle. Świetnie. W imię Elu. Słucham głosu Elu. Niech się stanie wola bogini. Niech się stanie wola bogini. O, naprawili mi to. Pięknie. O, tu jest kopalnia. Tylko tak. Jeżeli bym chciał ją przejąć, to pewnie musiałbym całą obronę tam przenieść, a to raczej nie będzie miało większego sensu. Natychmiast. Słucham głosu. Natychmiast. Niech tak będzie. Może jeżeli będę potrzebował przenieść, wybudować taką jeszcze jedną armię, żeby w ogóle ich pokonać, to pomyślimy o tym. W ogóle zwiedźmy teren. To się może okazać przydatne, żeby zobaczyć, co tu w ogóle jest. Ła, zaatakowali. Nie tego chciałem, ale whatever. Niech się stanie, wola bogini. Dobrze, zapiszmy armia. Moim celem jest, ogólnie rzecz biorąc... Siedem hipów. 7 łuczniczek. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Potrzebna jest moja pomoc. Masz retoraman. Słucham głosu. Jakieś kłopoty? Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? W imię lasu. Słucham głosu. Natura wzywa. Zostaliśmy zaatakowani? Ktoś jest ranny?
znak. Czekam. Jestem gotowa. Nasz czas. Łatwizna. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Oczywiście. Pamiętam, kiedyś to były najlepsze jednostki do obrony drzewa życia w podstawowej kampanii. Drzewo jeszcze wybudować. Czekam. Jestem gotowa. Zobaczmy, to jakieś jeszcze jedno zadanie. Tam mam jeszcze dwie łuczniczki, to jeszcze dwa hipogryfy. Niech tak będzie. Niech się stanie. O, wow. Natychmiast. Endulirytat. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Niech tak będzie. Kalindo. Niech się stanie. Imię las. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Natychmiast. Jestem twoim sługą. Oczywiście. Trochę dużo ich. I trochę się obawiam, czy... Wskaż drogę. Czy mi to się uda? Aż 7. Czekam. Nadszedł nasz czas. Czekam. Aż retoroman. To nie będzie łatwa misja, walka. To nie będzie łatwa walka. Ale z łona upartego może się udać. Szczególnie, że większość sił moich będzie latających. Słucham głosu.
Drzewiec nie może się tu zakończyć. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Co ci dolega? Jak sobie życzysz? Słucham uważnie. Czy kto się zagraża? Jakieś kłopoty? Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Zaprowadzimy sprawiedliwość. Bogini wzywa. Asher Toraman. Już się robi. O, one mają oblężnicze. Czyli krótko mówiąc, no, będą mi załatwiać się. No dobra, zobaczmy. Bogini wzywa. Niech się stanie wola bogini. W imię Elu. Anudora! Natychmiast. Słucham rozmów. To mi daj! Z przyjemnością. Jak sobie życzysz? Oczywiście. Niech się stanie. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Bogini wzywa. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Z przyjemnością. Czekam. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Słucham głosu. Aż to było.
mercenariusz. Słucham głosu. Aż rytuał. No i poszło szybko? Bardzo szybko? Spodziewałem się czegoś troszeczkę poważniejszego po tej bazie. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Słucham głosu Elu. Tu jest jakiś portal. Secret power up. Grants a secret reward. Ale jak się tam dostać? Bezczeszczą nasz święty Gaj. Nie wiem. Nie widzę tu nigdzie jakiegoś miejsca, żeby się tam dostać. No nic. Niech tak będzie. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Okej. Trochę mało himer mam. Bo mam tylko 3. To przydałoby się ze 2 jeszcze himerki. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Teoretycznie 4 do pełnego oddziału i takich i tyle bym chciał mieć. Pozbądźmy się w takim razie ciebie. Jestem blask księżyca, pada zarówno na niewinnych, jak i złoczyńców. Jestem gotowa. Nadszedł nasz czas. Czekam. No i pozostaje mi czekać. Jestem gotowa. A, wiem, że jesteś, tylko... O. Wskaż drogę. Czekam. Jestem gotowa. Uczniczkę za dużo. Nadszedł nasz czas. Sorry, mała. Takie były wyliczenia. Na to nic nie poradzę. Czekam. Czekam. Lecę. Na upartego jakbym... Dobra, już nie będę się pozbywał 3 tych. By mi tylko 1 został. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 himer wystarczy. 6 himer oddział tutaj. A nie, himera kosztuje 5.
Sorry. Nie mogę sobie odmówić. No i teraz tylko czekać, tylko czekać, tylko czekać. No kurczę. Tu wygląda, jakby mógł być jeszcze ten teleport. Dobra, Tyrande. Nie transportowiec. Sówka. No jest ten teleport. Sas szkłacz Martia. Okej. Okay. A to co? Sia Drake? Nie widziałem tego wcześniej. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? No i taki oddział powinien wystarczyć. W ogóle nie jest to zbilansowana armia. Ale wy macie przebijające, czyli w sumie zmniejszone z wzmocnionym i średnim, ale whatever. Myślę, że to wystarczy. Ojojoj. Wy się nie bawcie, to sobie poradzą sobie. Słuchaj, nasi wojownicy zaatakowali drogę. Oczywiście. Czy ktoś zagraża? Zostaliśmy zaatakowani? Z przyjemnością. Bogini łzy. Tommy Guy! Skosztuj mojej tłuszczni. Powiem, że szybko poszło. Dobra, wskakujcie moje mili, że się tak wyrażę. Armio mili. Rozwalicie tutaj miejsce lądowania. Tak, armio mili, robię desant, żeby moje jednostki latające mogły bezproblemowo wylądować. No. Nie wiem, od kogo brałem, że tak powiem, jakieś szkolenia dotyczące tego, jak powinien wyglądać desant, ale wydaje mi się, że chyba nie słuchałem wykładów. Lady Wasz była i się zmyła. Patrząc na to, jaką one robią wszystkie sieczkę i prawie nie giną. Zginęła jedna chimera póki co, a ja... Krótko mówiąc, całą bazę już w sumie
przejąłem. A, zginął golem. Jak na, krótko mówiąc, rozwalenie całej bazy, to... Łatwo poszło. Bardzo łatwo. Kolejna scenka, oczywiście nie obyło się bez niej. Głupcy, pokazałem to, co tylko, to z czym walczyliście, to tylko przedsmak tego prawdziwej mocy na Zjataru. Szybko, kapłanko, jaszczurki uciekają. Nie ma sensu gonić za nimi, Fara Drelo. Naga została pokonana. Ale co jeżeli wrócą? Słyszałaś, Lady Wash? Będziemy tutaj, aby powstrzymać zagrożenie, jakim są nagi dla tego lądu. Ale to nie jest czas na... Ale nie jest dzisiaj czas na to. Z oczyszczoną drogą czas powrócić do aspektów, które już czekały za długo. Bogini wzywa. Czekasz, Otoman. Muszę doprowadzić Tyrandę do aspektów. Token of Healing, dobra. Niech się stanie, wola Boga. Zwiększa regenerację o 5 punktów. Coś dla Jaroda, zdecydowanie coś dla Jaroda. Tylko Jarodzie, ty już masz... Django przekażemy Faradreli. Już się robi. Jakieś kłopoty? Ty dostaniesz to. Co ci dolega? Słucham uważnie. A Faradlera zrezygnuje z... z łuku, który tylko zadaje obrażenia. To zadaje 10 tego. Co mi tu niepotrzebne? Zwój portalu się do niczego nie przyda. I dobra, chodźcie ekipo jeszcze przez ten portal. Niech tak będzie. Niech się stanie, wola Bogini. Słucham głosu w imię Elu. Nadszedł nasz czas. Bogini wzywa. Natychmiast. Czeka. Czy kto się zagraża? Ta mała walka zabrała mi jedną tą, chociaż jeść czy nie. O, bonus point. Słucham głosu. Świetnie. Zostaliśmy zaatakowani? Ktoś jest ranny? No i cudo, cudo. Jestem zachwycony. Ale wciąż mam jedno nieodkryte zadanie. Tutaj.
Ciekawe, czy będę mógł... Słucham głosu Eli. Nadszedł nasz czas. Czy jeszcze będę mógł je wykonać? W imię Elu. Niech tak będzie. Okej. Twój ruch. Bogini wzywa. Niech tak będzie. Potrzebna jest moja pomoc. Mam przyprowadzić tyrandę. Nikt nie powiedział o Jarodzie i tym. Jak sobie życzysz? Jestem twoim sługą. Zostaliśmy zaatakowani? Tu coś jeszcze jest. Nie tu, tylko tu. Z przyjemnością. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobrze, że się rozejrzałem po mapce. Ciekawe. Summoning Circle. Satyry. Jakieś kłopoty? Słucham uważnie. No fajnie, tylko ja nie jestem tutaj w stanie się dostać. Natura wzywa. Bo już nie mam armii, którą tu miałem. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Tak samo. Tu się może dostanę. Niech się stanie, wola Boga. Jakieś kłopoty? Czyli tu straciłem już kilka tych, jakby to ująć, punkcików z książeczek. Chyba, że... No niech zgadnę, jednostka pewnie. No właśnie, ty nie jesteś w stanie przejść. Słucham głosu. A ty jesteś w stanie się cofnąć? Natychmiast. Jesteś. Natychmiast. Aha, i cofasz mi wszystkie jednostki. Przynosi wojska sojusznicze do Ratusza. To mi nic nie pomaga. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Asher Toraman. Niech tak będzie. W imię Elu. Niech się stanie, wola bogini. Natychmiast. W imię Elu. Niech się stanie, wola bogini. Co ci dolega? Słucham głosu Elu. Niech tak będzie. Niech się stanie, wola bogini. Natychmiast. Niech tak będzie. W imię Elu. Bogini wzywa. Asher Toraman. W imię Elu. Niech tak będzie. Niech się stanie, wola bogini. Natychmiast. Natychmiast. Za Kalimdo. W imię Cenariusa. Niech się stanie, wola bogini. Jeszcze jakiś sublever. Przez tysiące lat satyry sprawiały problemy. Jakieś coś tu satyry. Ktoś jest ranny?
Słucham głosu. Bogini wzywa. Potrzebna jest moja pomoc. Niech się szkoda mi teraz tylko tych. Natychmiast. Krótko mówiąc, tych moich. Nie moich, no po prostu szkoda mi tych kilku. Niech tak będzie. Jak one się nazywają? No. Książek. Niech tak będzie. No przeżyjemy, no bywa i tak. Księga Zdrowia. Następna mapka będzie się skupiała na Tyrande, coś czuję, więc weźmy ją. O, Jarod zebrał poziom. Świetnie. Oczywiście. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Co ci dolega? No i kolejny przedmiot dla Jaroda. Cholera. Sobie życzysz. Ktoś jest ranny? Czy ktoś zagraża? Brak miejsca w ekwipunku. Potrzebna jest moja pomoc. Asher Toraman. W imię Elu. Słucham głosu Elu. Endulire Tat. Bogini wzywa. Niech się stanie, wola bogini. Słucham głosu Elu. No, Jarod jest bohaterem siły, prawda? Tak, siły. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. W imię Cenariusa. W imię Elu. Zostaliśmy zaatakowani? Z przyjemnością. Potrzebna jest moja pomoc. Słucham uważnie. Asher Toraman. Natura wzywa. Bogini wzywa. Za Kalimdor. Natychmiast. Niech się stanie, wola bogini. Endulire Tat. Też satyry w momencie, gdy Jarod je atakuje, to czasem nie ma co z nich zbierać, po prostu. Dwa ataki jest po satyrze. Natychmiast. Z przyjemnością. Bogini wzywa. Ktoś jest ranny? Słucham głosu. Oczywiście. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Potrzebna jest moja pomoc. Bogini wzywa. W imię Elun. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Co ci dolega? Jakieś kłopoty? Słucham głosu. Ktoś jest ranny? To mi gaj. Natychmiast. Nie dość, że co chwilę pudło, bo tak, tu mamy 15% szansy na unik i tu mamy 15% szansy na unik. Czyli krótko mówiąc, teoretycznie, jeżeli... W sumie musiałbym zapytać, czy sumuje się to, bo pewnie tutaj nie ma, nie wyświetla to się. Ale no, to by było 60-30%... Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy?
Łatwo poszło, bardzo łatwo, a za łatwo. Emituje spaczenie, które dalej znaleźliśmy właśnie w Dolinie Gigantów. Myślę, że to jest powiązane z tą siłą, która, o której mówił Nozdormu. Miejmy nadzieję, że nie. Musimy się pospieszyć z odzyskaniem serca Isery. Na teraz powinniśmy zniszczyć tą fontannę i pozbyć się tego spaczenia. Natychmiast. Bogini, co ci dolega? Natura wzywa. Niech się zaczną łowy. Celuj w sam środeczek w imię lasu. Ktoś jest ranny? Czy ktoś natura zagraża wzywa. Dzikiej puszczy? I co? 6. Dobra, jest słucham pięknie. Głos, Retoraman. Co to daje? Ciekawe. Słucham głosu Elu. W imię Elu. Niech się stanie wola bogini. Ktoś jest ranny? Cześć. Na sekundkę. Przepraszam. Dobrze, powrót już nastąpił mój. Akurat widzę, ładnie udało im się zregenerować manę. Więc pięknie. Niech się stanie. Natychmiast. Wychodzimy. Tylko zaraz, czy ja miałem tam... Tak, miałem golemy wracając stamtąd. Ma się golemy wracając stamtąd, przez co używa się teleportu. I się nie zauważa, że można, tu iść. A tu trzeba sobie ewidentnie zrobić przejście. Nie no, w żaden sposób to nie odzyskam golema. Już się robi. Jestem twoim sługą. No. Na moc światłości, dłoń! Przepadnij w pomiocie ciemności. Jestem twoim sługą. Bogini. No. Chyba, że Paradrella. Nie możesz ich wskrzesić, a szkoda. No szkoda. Zostaliśmy zaatakowani? Masz retoraman. W imię Elu. Niech się stanie, wola Bogini. Natychmiast. No nie przejdzie się tu. Bo tutaj co? Tu jest sklepik, który mi nic nie da. Tutaj też mi nic nie dacie. No dobra, wracamy. Kończymy tą misję i lecimy dalej. No, inaczej się nie da tego zrobić. No.
Szkoda, że nie przenosisz olbrzyma. Tylko bohaterów. Szkoda. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Jeszcze przejdę się tutaj, może tu jakaś niespodzianka mnie czeka. A jak nie, to nie, to... Zostały nam teoretycznie dwie misje w takim razie. Bogini wzywa. Jakieś kłopoty? Aż retora ma. No, bo to zwykłe, jakby to był jakiś tam super, hiper... Furbolg, to może by się udało. A teraz się muszę zastanowić, prawdopodobnie w następnej misji będę grał samą Tyrandę. Mana, hit pointsy, to się przyda. Wyrzućmy teraz tak. Słucham głosu. Zrobimy małą... Bogini wzywa. Mana. To wrzućmy. W imię Elu. Okej. Okay. Słucham uważnie. I zgarnij to. Jak sobie żyć? Słucham głosu. Aż retora ma. Przyda się więcej obrażeń i to dodatkowe. Natychmiast. Powróć do aspektów. Mamy tą misję. Super. Oto serce twojej siostry. Oto waszej siostry aspekty. Dziękujemy ci za twój wkład, Tyrande. Potrzebujemy tylko chwili, aby ukończyć rytuał. Nie wierzę, że ty i aspekty zmierzacie do szmaragdowego snu. Chciałabym, żebyś poszła ze mną, Farandrelo, jednakże twoje połączenie z szmaragdowym snem sprawia, że byłabyś wrażliwa na możliwe spaczenie. Smutek nachodzi mnie, kapłanko. Byłaś ogromnym wsparciem dla mnie w tych trudnych chwilach i tylko dzięki tobie jestem tutaj. Teraz nie jestem pewna, co zrobić ze sobą. Pomyśl o swoim ojcu. Co on zrobiłby w tej sytuacji? Znając mojego ojca, poprowadziłby krąg scenariusza, aby odepchnąć demony z góry Hyjal. Odnajdę Remulosa i wraz z nim ruszę na oddziały demonów. Twój plan jest bardzo mądry, Farandrelo. Spotkamy się na Hyjal, kiedy tylko wrócę ze szmaragdowego snu. A więc dokonało się. Sen jest dla nas otwarty. Nadszedł czas, moi kamraci. Ande Tora Etil, kapłanko. Będę towarzyszył Varadreli i spotkamy się przy górze Hyjal. Powodzenia, kapłanko. Nie pozwól się zabić, ok? I wróć bezpiecznie. Zrobię co w mojej mocy, Faradero. Enshu Falahnan. Szybko, Tyrande. Ten portal nie wytrzyma dużo dłużej. Zwycięstwo. Godzinka za nami, godzinka 20. Myślę, że jeszcze mogę trochę pograć. I zobaczymy, co dalej. Oczywiście pewnie interlud. No, oczywiście.
wysoko urodzeni, widzę, przygotowują obronę przed czymś. Nie wiem przed czym. I witam z... Nie możemy dłużej czekać, panie. Energie z fontan się wyczerpały, a moi ludzie potrzebują nowego źródła magii. Musisz zrozumieć, że robię wszystko, co tylko mogę. A to znaczy, co to jest? Od czasu twojego, krótko mówiąc, pogrążającej cię przegranej, nie wykazałeś nawet odrobiny, że tak powiem, czegoś, żeby pomóc nam. Zaczynam wątpić w to, czy w ogóle ufasz, czy zależy ci na moich ludziach. Uwierz mi, Katananisie. Dobra, coś tam już za długo poszukujemy jakichś nieznanych ruin. Moi ludzie potrzebują więcej praktycznego dostępu do magii. Bądź pewien, Katranisie, że znajdę nowe źródło mocy. Możesz być tego pewien. Oby tak było. Spotkasz się z moim gniewem, czy zobaczysz moją siłę, jeżeli nie zostanie nic, nic się nie wydarzy. Przeklęty Furionie. Gdyby nie twoje, krótko mówiąc, obawy, moje siły byłyby w tej chwili znacznie bardziej wzmocnione. Wciąż Katanazis jest coraz trudniejszy do rządzenia nim z każdym dniem. Muszę znaleźć sposób, żeby z powrotem go do siebie przekonać. Tylko jak? A wiesz, ty musisz być Lidanem Stormrage. Pożałujesz próby najścia mnie, obcy. Spokojnie, łowco demonów. Nie jestem tutaj z tobą walczyć. Twoja moc nie pochodzi z tego świata, ani nie jest ani z demonów. Czym jesteś? Jestem z odległego świata, który został zniszczony przez Legion wiele eonów temu. Szukam swojej zemsty na Legionie, który planuje taki sam los dla twojego świata. Patrzyłem na ciebie i wysoko urodzonych, odkąd zaczęliście być zależni od fontan, które utworzyłem. Nie wierzę ci, obcy. I rozumiem. Wymagasz ode mnie jakiegoś dowodu. Sam zobacz, jeżeli chodzi o energię z tych fontan. Niemożliwe. Wasza magia jest... jej magia jest do twojego użytku. I jakoś więcej zrozumiesz a propos stanu Malfuriona i sprowadzisz go do mnie. Po co ci on? Przygotowuję siłę, która będzie w stanie zniszczyć siły Legionu. Jednakże brakuje jednego mi elementu, aby w pełni to zrobić. Tylko druidystyczne siły Malfuriona są w stanie, krótko mówiąc, rozprzestrzenić korupcję na cały Azeroth i zniszczyć siły Legionu. I uważasz, że zaakceptuję twoją propozycję? Ty wierzysz w to, że jesteś, że przeznaczona ci jest wielkość i poświęciłeś swoje życie, aby znaleźć siłę do pokonania Legionu. A teraz prawdziwa siła leży już w zasięgu ręki. Przeciwko demonom nie może być miejsca na kompromisy. Poświęcenie twojego brata na pewno zagwarantuje upadek Legionu. Niech będzie, akceptuję twoją ofertę. Ale z brata znajdę według moich własnych zasad. Twoja pewność siebie jest pokrzepiająca, Illidanie. Będę patrzył i czekał. Ciekawe. Interesujące.
No cóż, chociaż ta fontanna zajmie Katranisa przez pewien czas. Niemożliwe. Byłem przekonany, że Kalimdor został oczyszczony z tych fontan. Ta fontanna jest stworzona przeze mnie, Katranisie. Znalazłem sposób na stworzenie ich, jednakże aby utworzyć kolejne, będziemy potrzebować dużo czasu. Dlaczego wcześniej nie poinformowałeś mnie o tym? Nie uwierzyłbyś mi, gdybym ci tylko powiedział. Musisz przyjąć moje przeprosiny, że podważałem twoje przywództwo, Lordzie Illidanie. Ta moc jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, a potrzebuję, aby zwiększyć siłę moich ludzi. Przeprosiny przyjęte, Katranisie. Rozkaż swoim rodziom przenieść moc fontanny do Cytadeli. Tak jest, mój panie. Załatwił trochę czasu sobie, to prawda. Nieskończony Eternal. No, szmara. No, jakiś tam koszmar. Zamiast szmaragdowego snu mamy koszmar. Ua. Nie powiem, że to wygląda nieciekawie. Ten świat zmienił się. Mam tylko modlę się, aby Sera i jej stado nie upadło i krótko mówiąc, żeby zło ich nie pochłonęło. Jeżeli ktokolwiek z zielonego stada smoków przeżył, musimy ich znaleźć. Na razie Oku i Ser? Coś takiego nie rozumiem zbytnio. Nie powinnaś tu przychodzić, kapłanko. Zobaczysz jakiś, co się stanie, jeżeli tutaj przegrasz. Tyrande? Moje przeprosiny. Przed chwilą miałam dziwną wizję. Musisz walczyć ze wszystkimi złymi rzeczami, które przyjdą do twojego umysłu. Spaczenie będzie próbował przejąć nad tobą kontrolę. Bądź blisko, Tyrande. Użyjemy całej swojej mocy, aby pokonać wszystkie koszmary, które czekają na nas w tym śnie. No dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Słucham głosu Elin. Tu chwil możemy leczyć, dobra. Ashr Doraman. Natychmiast. Bogini wzywa. W imię Elu. Za Kalimdor. No, smoki wyglądają na potężne. Kto się zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. W imię Elu. Natychmiast. Niech tak będzie. Bogini. Słucham głosu. W imię Elu. Natychmiast. Niech się stanie, wola Bogini. W imię Elu. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech się stanie. Wyczuwam jakąś czarną moc, która... Legion wie, że tu jesteśmy. Przygotujcie się. Korumpowane driady, no. W
imię Cenarius. Niech tak będzie. Okej, okay, czyli im wolniej się poruszamy, tym więcej fal czeka mnie na, że tak powiem, tym więcej fal zaatakuje. Widzimy licznik, co ile będą atakować. W imię Elu. Niech tak będzie. Słucham głosu Elu. Enduliretat. Niech tak będzie. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Natychmiast. Aż retoraman. Aż retoraman. Bogini wzywa. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? W imię Elu. Niech się stanie. Kurczę. Czy to jest wejście do... Okej, czyli Legion musiał zamknąć wszystkie możliwe wejścia do snu. Okej, brońcie się, więcej sił nadchodzi. Że ciekawa. Wygląda na naprawdę interesującą misję. Niech tak będzie. Niech się stanie. Za Kalindo. W imię Cenariusa. W imię Cenariusa. Niech tak będzie. Brak miejsca w ekwipunku. Słucham głosu Elu. Wasz retoraman. Bogini wzywa. Słucham głosu. Za Kalindo. Anudora. Niech się stanie. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech się stanie, wola Bogini. Niech tak będzie. Przepraszam was na chwilkę. Już jestem.
Tak to jest, jak dostaje się niezapowiedziany telefon, no, trzeba odebrać, ale szybko poszło. W imię scenariusza. Niech się stanie. Za Kalindo. Natychmiast. Masz retorna. Endulietat. Anudora. Endulietat. Niech się stanie. Niech tak będzie. W imię Elu. W imię Elu. Niech się stanie. W imię scenariusza. Natychmiast. Niech tak będzie. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. Za Kalindo. Anudora. W imię Elu. Anudora. Natychmiast. Niech się stanie, wola Boga. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Za Kalindo. Niech się stanie, wola Boga. W imię scenariusza. Endulietat. Niech tak będzie. Kolejne, kurde. Ua. Za Kalindo. Trochę w złym momencie mnie coś czuję, zaatakują. Będzie nieprzyjemnie w tej chwili. Bardzo. Wow, 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 wow. Niech tak będzie. Endulietat. Anudora. W imię scenariusza. Endulietat. W imię scenariusza. Słucham głosu. Anudora. Za Kalindo. Anudora. W imię scenariusza. Natychmiast. Endulietat. Za Kalindo. W imię Elu. Powiem, że robi się coraz bardziej gorąco, a mi się mana skończyła. W imię Elu. Anudora. Jak się okazuje, to kosztuje manę do używania. Więc muszę się skupić na tym, żeby tej many nie używać jednak za dużo. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech się stanie, wola Boga. Endulietat. Niech tak będzie. W imię Elu. No dobrze, gdzieś tu dotarłem. Zobaczmy, o co tu chodzi.
Nie, cały obszar został zniszczony. Musimy kontynuować swoich poszukiwaniach gdzie indziej. Ktoś ze stada Isery musiał przeżyć. Poczekaj, coś jest nie tak w tym miejscu. Mroczne wizje powracają. Walczcie, nie możemy się teraz poddać. To jest zbyt silne. Aleksstrasza? No z dormu. Gdzie jesteś? Jesteście tutaj? Nie odnajdziesz tutaj żadnych przyjaciół, kapłanko. Kim jesteś? Pokaż się. Jak sobie życzysz. Ty! Teraz, kapłanko, nie ma potrzeby, aby być zaskoczoną. Ale przecież umarłeś. Moja śmierć była tylko jednym krokiem, aby wszystkich, krótko mówiąc, wykiwać. Ciebie również. Powinnam cię zabić wtedy, kiedy miałem szansę. Teraz poprawię ten błąd. Teraz naprawię ten błąd. Czujesz, kapłanko, ten ciężar strachu, który wzrasta w tobie? Widok najgorszych obaw, które masz przed swoimi oczami? A więc to ty jesteś odpowiedzialny za korupcję snu. Bardzo dobre, bardzo dobrze odczytałaś to. Znajdujesz siebie w szmaragdowym koszmarze, gdzie wszystkie twoje obawy po prostu cię pochłoną. Nie złamiesz mnie tak łatwo, demonie. Naprawdę? Zobaczymy. O, świetnie. Trochę obawiam się czegoś innego, że skoro już... Nie wiem, czy tu wrócę, bo tutaj jeszcze było miejsce, którego nie zbadałem. Ha. Test. Czytajmy. Natychmiast. Niech tak będzie. W imię Eli. Okej, tam nic nie ma. Demony, ten demon musi gdzieś tu być. Niech tak będzie. Anudora! Asher Toraman. Zakalimdo. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby nie to serce Isery, które pozwala mi kogoś... Jak... No, demon coś tam gada, jak możemy... Jak mogę próbować, że tak powiem... starać się uwolnić swoich ludzi, kiedy jedyne co ich czeka, to śmierć. W imię Elu. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech się stanie.
Dajcie wy mi święty spokój. Niech tak będzie. Aha. Okej. Czyli w tym miejscu się nie mogę ukryć. On mnie widzi, muszę ukryć się wcześniej i pewnie będzie parę takich etapów po sobie. Krótko mówiąc. Natychmiast. Niech się stanie. W imię Elu. Natychmiast. Zobaczymy, czy teraz mi się uda. Muszę. Okej, tu już mnie widzą. To, co tylko widziałeś, to jest jakaś zwykła wizja. Nie jesteś w stanie mnie pokonać, kapłanko. Może, ale twoje gierki nie sprawią, że powstrzymasz mnie od próby pokonania cię. Twoja wiara jest naprawdę silna, ale nie wygrasz tego. Przeklęty demonie, nie jesteś... Aha. Aby się do mnie dostać, musisz przejść. Niech tak będzie. W imię Elu. Przez moich brutalnych przyjaciół. Niech tak będzie. Niech się stanie. Niech się stanie. Niech tak będzie. Czy ktoś się za... Niech się stanie. W imię Elu. Słucham głosu Elu. Natychmiast. Świetnie, sowa mi wleciała gdzieś tam, gdzie... W imię Elu. Niech się stanie. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech się stanie. Dobra. Muszę być szybko, ten demon, bo dobra, bla, 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 nie złamiesz mnie tak szybko, demonie. Krótko mówiąc, będzie coraz gorzej, bo coraz mniej życia mi zostaje. Dopiero się rozgrzewam, kapłanko. Chandris, kapłanko Tyrande. Chandris, czy to ty? Okej. Okay. Niech tak będzie. W imię Elu. Natychmiast. Niech tak będzie. Natychmiast. W imię Elu. W imię Cenariusa. Niech się stanie, wola bogini. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy?
Asher Toraman. Bogi. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Słucham głosu Elu. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech się stanie. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. W imię Elu. Asher Toraman. Niech tak będzie. Nie jestem w stanie wytrzymać dłużej. Nie poddawaj się, prawie już do ciebie dotarłam. Natychmiast. Tylko zastanawiam się, o co tu chodzi, skoro Shandris chyba zginęła już dawno niech temu tak w będzie. Przeszłości. Niech się stanie. To chyba raczej taki. Tak, można Shandris jako Shandris uleczyć. Niech tak będzie. Za Kalimdo. Endulire Tat. W imię Cenariusa. Wizje koszmaru odkryte. Koszmarne wizje ukończone. No i co teraz? Wybacz mi, Shandris. Patrzyła na ciebie jak na własną matkę, jednak wybrała się, wysłała się na śmierć przeciwko orkom. To ty spowodowałaś jej śmierć. Czy cała ta walka ma sens w momencie, gdy tracisz tych, których kochasz? Nigdy więcej nie popełnię tego błędu. O, naprawdę wierzysz, że jesteś w stanie obronić swego ukochanego Furiona? Jego wewnętrzne demony już niedługo pochłoną, posiądą jego aktualne życie. Nie pozwolę, by to się wydarzyło. I co zrobisz, jeżeli o to chodzi? Jesteś tu sama, oddzielona od aspektów. Ich moc nie uratuje cię tym razem. Nie do końca, demonie. Serce i sery? Nie możesz użyć jego mocy przeciwko mnie. Być może nie, ale myślę, że Isera nie będzie miała problemu z pokonaniem ciebie, jak tylko ją znajdę. Jesteś bardzo pewna swojego planu, kapłanko. Co powiesz na to, żebyśmy go przetestowali? Wiedząc, że Isera nie może być uratowana, a twoja porażka sprawi, że pozbędziesz się swojego rozsądku. Te wizje. To był tylko sen? Ale demon ma rację. Koszmar pochłonie mnie, jeżeli zostanę tutaj za długo. Nie ma śladu pozostałych aspektów. Co się mogło z niej stać? Czekajcie. Tej ścieżki nie było tu wcześniej. Muszę znaleźć Aleksstrasze i Nozdormu, zanim zostanę przytłoczona przez siły koszmaru. Okej, kolejna.
Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech się stanie wola bogini. Enduliretat. Niech tak będzie. Zakalindo. Bogini wzywa. Słucham głosu. Anudora. Natychmiast. W imię Cenariusa. Zakalindo. Enduliretat. Anudora. Natychmiast. Niech to będzie. Niech się stanie wola Boga. W imię Elu. Miała tu miejsce jakieś bitwa. Natychmiast. Niech tak będzie. W sumie to nikt nie powiedział, że nie mogę w ten sposób próbować znaleźć aspektów. W imię Elu. Niech tak będzie. Natychmiast. Tu nikogo nie ma. Tylko, a nikogo, no. Są przeciwnicy, z którymi nie jestem w stanie wygrać. Niech się stanie. W imię Elu. W imię Elu. Retoraman. Natychmiast. Niech się stanie wola Boga. Niech tak będzie. W imię Elu. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. W imię Elu. Niech się stanie wola Boga. Murozont. Kto do... Przeklęta brama. Muszę znaleźć sposób na jej aktywowanie. Ten smok jest zbyt potężny. Muszę ukryć, muszę uniknąć wykrycia. O! No cóż, kogo my tu mamy? Nie wyglądasz na krótko mówiąc, spaczonych jak pozostali. Cichy się znalazł. Ja poczekam. Wyczuwam potężną siłę emanującą z ciebie, potężną moc. Ty masz serce i sery. Oddaj mi je szybko. Nie zrobię tego. A więc wezmę je sobie siłą. Ach, no w końcu. Wraz z sercem i sery jestem w stanie opuścić to miejsce.
korupcja dotrze do Azeroth, jeżeli ten smok otworzy bramę. Boginica. Słucham głosu Eluli. Endulirtat. Natychmiast. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech się stanie. Okej. W imię Elu. Niech się stanie. Niech tak będzie. Natychmiast. W imię Elu. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech się stanie. Niech tak będzie. Natychmiast. W imię Elu. Natychmiast. W imię Elu. Niech tak będzie. Niech się stanie. Niech się stanie. Niech tak będzie. W imię Elu. Natychmiast. W imię Elu. Niech tak będzie. Niech się stanie. Okej, czy trzeba było, krótko mówiąc, trzy razy to. Dosyć, jestem zmęczony tym pogonią. Tymi gierkami. Ja nie mogę się ruszać. Wezmę serce i Seryst od ciebie wraz z swoimi pazurami. No z dormu? Serce. To serce rani mnie. Co to za sztuczki? Koszmar pochłonął cię no z dormu. Musisz walczyć, by wyrwać się z tego. Moje imię to Murozont. Jestem panem nieskończonych smoków i odmawiam wierzenia w twoje kłamstwa. Przeklęta. Nie ma ucieczki przede mną, kapłanko. Posiądę to serce. Muszę znaleźć bezpieczne miejsce, aby, krótko mówiąc, użyć się mocy serca. Niech tak będzie. Bogini wzywa. Masz rytorama. Słucham głosu. Masz rytorama.
bogini wzywa. Czy ktoś się zagraża dziwnie puszczy? Wykończę cię, kapłanko. Nie powiem, nie jest to łatwa mapka, nie jest to łatwa misja. Skorumpowany smok wykonano. Niemożliwe. Ale jasno. Nozdormu? Wybacz mi, Tyrande. Nie byłem wystarczająco silny, aby pokonać mrok. Odetchnęłam z ulgą, wiedząc, że jesteś bezpieczny. Co się stało z tobą? Kim jest Murozond? Jest moją przyszłością i moją największą obawą. Bycie panem czasu przychodzi z ceną z poznania własnej przyszłości i znania dnia, w którym, krótko mówiąc, szaleństwo mnie pochłonie. Ale nie martw się, Tyrande. Ten dzień jest daleko od dzisiaj. Twoje wysiłki są bezsensowne, kapłanko. Nawet jak znajdziesz Iserę, dowiesz się, że koszmaru nie można powstrzymać, a twój świat będzie zniszczony. Widziałam go. Widziałaś? Kogo? Demona z mojej wizji. To on odpowiada za spaczenie snu i wie, gdzie znajduje się Isera. Isera może być jeszcze uratowana, jednakże Alexstrasza też zaginęła. Zanim zobaczyłem, jak koszmar mnie pochłania, zobaczyłem, jak biegła w głąb lasu. A więc musimy odszukać ją, zanim i ona zostanie pochłonięta przez koszmar. No i okej, kolejny etap. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Okej, no z dormu będzie za mną tym razem podróżował. O, zielony smok. Słucham głosu. W imię Cenariusa. Anudora. Tego nie lubię. Rozejście ścieżek na dwa. I bądź mądry, w którą stronę powinieneś iść. Imię Elu. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Anudo.
wojownicy zaatakowali wroga. Imię Elu. Znaki leczące. Niech się stanie. Nie mam miejsca na ten przedmiot. Pozbędę się many. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wasz retoraman. Natychmiast. W imię Elun. Niech się stanie wola Boga. Za Kalimdor. Niech tak będzie. Imię Elu. Natychmiast. Bogini wzywa. Nie podoba mi się to. Tutaj chyba nie ma. Tutaj. Niech się stanie. Kurczę, nie, no tak to ja nie mam co podróżować sową, bo jeżeli to zrobię, to będę odkrywał smoki, gdzie są, a to spowoduje, że będą ginąć mi. Wasz retoraman. Natychmiast. Niech tak będzie. Dobra, przynajmniej wiem, że jeden smok jest tu. Natychmiast. Niech się stanie, wola Boga. W imię Cenariusa. Anudora. Za Kalimdor. Natychmiast. Niech się stanie, wola Bogini. Natychmiast. Niech się stanie, wola Bogini. Niech będzie. Bogini wzywa. W imię Elu. Natychmiast. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Pięknie. Mamy kolejnego smoczka. Au. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech się stanie.
Kurde, duży pancerz mają dużo życia, irytujący przeciwnicy. Niech się stanie wola bogini. Natychmiast. Niech się stanie wola bogini. Niech tak będzie. W imię Elu. Zakalindo. W imię Elu. Nudora. Scenariusza. Anudora. Niech się stanie wola bogini. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Te giganty też są kurde irytujące. Czy ktoś się zagraża dziwnie puszczy? Niech tak będzie. Niech się stanie wola bogini. W imię Elu. Bogini wzywa. Oż ty. Kretynie, że się tak wyrażę. No z dormu. Niech się stanie. No dobra, skupili się na nos dormu, no to jakoś to poszło. Natychmiast. W imię Elu. Niech tak będzie. O jest. Niech się stanie. Słucham głosu Elu. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Asher Toraman. Niech to będzie. W imię Elu. Za Kalindo. Bogini. Natychmiast. W imię scenariusza. I tu pewnie będzie kolejny ten smoczek, tylko poczekam aż tu powalczę i poczekam aż zaatakuje mnie fala, bo powinna właśnie iść na mnie. A mam a to lepiej nie być z dwóch stron złapanym. Szczególnie jak trzeba się skupić na ratowaniu smoka. W imię Elu. Natychmiast. Niech to będzie. W imię Elu. Słucham głosu. Natychmiast. Niech się stanie wola bogini. Niech to będzie. Niech się stanie. Serce i ser jest tutaj niezbędnym artefaktem po prostu. Bo bez niego to bym nie był w stanie tych smoków, krótko mówiąc, uratować. Niech tak będzie. Niech się stanie. Jeszcze dwa. No to nie ma tragedii, jest dobrze. Tu nic nie pominąłem, więc mogę iść dalej. Natychmiast. W imię Elu. Natychmiast. Tylko widzę, że tutaj jest solidna imprezka. No, niech tak będzie. W imię Elu. Natychmiast. Niech to będzie.
Niech tak będzie. Poszło w miarę. Ale tu mam jeszcze runę większego leczenia. Pięknie. Dobrze, że ją zostawiłem. I zobaczymy, co będzie tutaj dalej. Co mnie tu jeszcze czeka? Stawiam, że tu będę miał... Tak patrząc, jak się mapka układa, że tu będzie jeden smok i tyle. W złym momencie tylko dokonałem ataku, ale może się uda. Bo zaraz powinny mnie zaatakować. Tak, i atakują od tyłu. Ale nie ma tragedii. Runę zbiorę, jak będziemy wracać. Uła, jest i nawet taki wielki. Trzeba się pospieszyć. Okej, okay, mamy już 4 smoki, jeszcze jeden. Jeszcze tylko jeden. Niech tak będzie. Natychmiast. Początek był no nieprzyjemny tego fragmentu. Tu zwiedziliśmy, czyli została nam prawdopodobnie jakaś 1/4 mapy. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech się stanie. Słucham głosu Elu. W imię Elu. Nasi wojownicy zaatakowali. Ciekawe. Nozdormu mnie zablokował tak, że nie mogłem wyjść. Co ciekawe. Zastanawia mnie jedna rzecz, którą sobie sprawdzę, bo czytałem, że w którymś nie ma no artifact, no legendary. Okej, chapter 8 jest bez... Okej. Dobra, czyli nie mam się co przejmować. W tym rozdziale nie ma. No. Nie ma przedmiotu legendarnego i dobrze, bo on jest tak skonstruowany, że znaleźć tutaj przedmiot to byłaby masakra. Szczególnie, że są etapy: wchodzę, wychodzę z miejsca na miejsce. To nic przyjemnego. Nie może być. Co jest? Co się stało z dormu? Toż to jest dziura, pęknięcie między naszym światem. Jeżeli ono się otworzy, sprawi, że korupcja przejdzie na świat nasz. Czy jest coś, co możemy w ogóle zrobić? Tylko Isera ma moc, żeby to zrobić. Musimy ruszać. Czas nie jest po naszej stronie. Asher Toraman. Natychmiast.
W imię Elu. Tu muszę iść na dół. Niech tak będzie. Bo góra prowadzi mnie. Tak, tu jest jakiś. Tu pewnie będzie Alekstrasza. A. W imię Elu. Tu będzie smok. Tylko. Zaraz zaatakują mnie siły, więc na razie poczekamy. Natychmiast. Tak, tu atakują. Będzie. Spoko. W imię Elu. Natychmiast. Niech się stanie. Natychmiast. W imię Elu. Niech tak będzie. Niech się stanie. I lecimy dalej. Za Kalimdor. No, w imię Cenariusa, Cenarius już jej nie pomoże, już nie żyje. Więc. Niech się stanie, wola Boga. Niech tak będzie. O! To mamy jakiegoś większego smoczka. Podoba mi się to. Przyda się i takie wsparcie, nie ma co. A, bo tamte to są tylko smokowce. W imię Elu. Niech tak będzie. Niech się stanie. Tom of Knowledge. Natychmiast. Dobra, gdzie on się pojawił? W imię Elu. Tu na pewno nie. Słucham głosu Elu. Tu też nie. Boginie. Czyli co, ja go zebrałem już? Pewnie niech tak. Niech się stanie. Ewentualnie tu będzie gdzieś. Cholera wie. Niech tak będzie. Niech się stanie. No tu walka nie będzie przyjemna raczej. W imię Cenariusa. Pięknie. I teraz mam przeczucie, że będzie tutaj niezła heja. Alekstrasza ledwo żyje. Malurn. O! Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. Okej. Okay. One atakują stąd. To zajmijmy się najpierw tym oddziałem. Piszmy. Bogini wzywa. No i dotarliśmy do Alekstraszy.
Jest wciąż żywa, ale straciła przytomność. Co się? Bracie? Już wszystko w porządku, Alekstraszo. Nie zostałaś pochłonięta przez ciemność. Jesteśmy tutaj razem dzięki właśnie Trandę. Sera, jest w ogromnym bólu, musimy jej pomóc. Co? Widziałem Isera w swojej wizji. Jest więziona w Rin of Aln. Próbowałam ją do niej dotrzeć, ale koszmar przejął nade mną kontrolę. Tak więc musimy zreaktywować bramę do Rin. Niestety siły tutaj tego będą wciąż nas atakować. Będę potrzebował ochrony, zanim otworzę portal. Wytrzymamy tak długo, jak to tylko możliwe, Nozdormu. Mamy 3 minuty. 4 minuty. To nie będzie ci coś przyjemnego. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Nie no, muszę stać przed nią, bo to kurczę. Niech to będzie. Alekstrasza padnie raz dwa. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Natychmiast. Druga fala poszła trochę sprawniej. Niech się stanie. Nie było w sumie tych niedźwiedzi, które zadawały takie horrendalne obrażenia. Czyli co, tutaj tu będzie ostatni etap. Wojownicy zaatakowali drogę. Ostro, ostro. Niech się stanie. Za Kalindo. Co to za potwór?
A, ty jeszcze wstałeś. A więc to taka zabawa z tobą. Drugie życie miałeś, ale dobra, udało się. Szybko, portal jest otwarty. Powiedzmy sobie szczerze, że na scence wyglądało to gorzej niż w rzeczywistości. Ale no, co ja na to poradzę. Tak sobie zrobili, tak. O, tu jeszcze gorzej wygląda. Dziwne, spaczone kreatury nie podążyły za nami. Co to za miejsce? To głębokie miejsce, gdzie moce, mistyczne moce snu są zlokalizowane. To miejsce, w którym nawet druidzi odmawiali przejścia. Nie może być. Siostro, co się stało? Co się jej stało? Koszmar żywi się z nami i ser. Musimy zniszczyć barierę i uwolnić ją spod kontroli snu. Daleko zaszłaś, kapłanko, ale twoja podróż niedługo się skończy. Eredon, iluzjonista. Za nami. Mamy bardzo mało czasu. Musimy uwolnić Esera. No dobra, zobaczmy, co jest grane. Fry i Sera. Wszystkie postacie muszą przeżyć. Ja się wycofam, bo ciężej jest mi siebie leczyć, niż leczyć, jakby to powiedzieć, ich... Mam pewien pomysł, zobaczymy, jak to zadziała. No, ciekawe. Udało się. Skupiłem ich uwagę na sobie, a tamci poszli dookoła i zniszczyli. Można i tak. Obudziłam się. Tylko co ona taka czarna? Niemożliwe. Koszmar pochłonął mojego brata i siostrę. Nie, Isero. To ty popadłaś w koszmar. Pozwól nam pomóc. Nie przekonacie mnie w pomioty piekieł. Zrobię wszystko, co należy, aby uratować mój dom. Zatrzymaj się, siostro. Nie chcę z tobą walczyć. Szybko, Tyrande, podaj serce.
Tyrande. Potrzebuję pomocy, bracie. Wytrzymaj, wytrzymaj, Alek Straszo. Mówiłem ci, że nie ma możliwości uratowania Isery. Gotowa się poddać. Co uczyniłeś, co zrobiłeś, Iserze? Jest pod moją kontrolą. I nie będzie miał problemu, żeby pokonać twoich przyjaciół. A bez serca nic nie zrobią. Powinieneś zostać ukryty w cieniach. Teraz zginie z mojej ręki. Może spróbować, ale najpierw będziesz musiała mnie znaleźć. Uciekaj, demonie, twoje iluzje mnie nie obronią cię przede mną. Na czas? Nie na czas. Niech tak będzie. Słucham głosu. Enduli retat. Wasz retorna. W imię scenariusza. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Słucham głosu. W imię Elu. Niech tak będzie. Niech się stanie wola Bogini. Natychmiast. W imię Elu. Niech tak będzie. Anudora! Strażnicy, do ataku! Bogini wzywa. W imię scenariusza. Enduli retat. Bogini wzywa. Aż tu teraz muszę do niego. Aha. Dobra. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. W imię Elu. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech się stanie wola Bogini. Niech tak będzie. W imię Elu. Niech się stanie. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Niech się stanie, wola Bogini. Słucham głosu. Uleczmy się w taki sposób. Co tu się stało? Dlaczego? Czy ktoś się zagraża? Brać miejsca w ekwipunku. Aha, musiałem nacisnąć tamten przycisk przypadkiem. Dobrze, pokonany. Chyba. Jesteś uparta, ale twoje siły cię opuszczają. Jesteś w błędzie, demonie.
Myślisz, że nie jestem świadomy tego strachu, który buduje się w tobie? Może jestem, może i ciążą na mnie moje błędy, ale nie pozwolę. Muszę na chwilę odejść, gdzież ciekawi mnie, co się dzieje tutaj. Dobrze, kłamstwa twoja... dobra, coś tam. Nie zawiodę moich ludzi. Ale już zawiodłaś Malfuriona. Jego wewnętrzna ciemność rozrywa go i niedługo go pochłonie. Nie wierzę w to. Naprawdę? Nigdy się nie zastanawiałeś, skąd ta ciemność podchodzi? Co jest źródłem jego niewyjaśnionych mocy i obaw? Nie, chyba nie masz na myśli. Malfurion był tutaj w momencie, gdy zinwigilowałem sen. Moim planem było skorumpowanie druidów, ale co dziwne, nie było ich tutaj, gdy tutaj dotarłem. Tylko poza nim. Mimo moich starań, Malfurion był w stanie uciec z snu, zanim go dosięgłem. Ale jego obawy i strachy zostały. Nawet jeżeli uratujesz Azeroth, stracisz swojego ukochanego z powodu tego spaczenia. To nieuniknione. Teraz zrozumiałaś, kapłanko, że nie ma prawdziwego zwycięstwa. Oddaj się swoim lękom i zaakceptuj swój los taki, jakim jest. Może i utraciłam Chandris, ale niech upadnę, ale nie pozwolę ci wziąć Furiona. Elune, daj mi siłę. Nie ma więcej ucieczki, demonie. To wszystko kończy się tutaj. Bardzo jestem pod wrażeniem, kapłanko, ale będziesz się musiała bardziej postarać. Zaraz wracam. No dobra, czas na tą ostatnią walkę. Słucham głosu. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Co będzie szybsze? Ja czy... moce Elune, czy moce tego... Bogini wzywa. Wasz rytor. Strażnicy, do ataku. W imię scenariusza. Okej. Krótko mówiąc, się nie opłaca tego używać, bo to wszystko są iluzje, a nie on prawdziwy. Bogini wzywa. Wasz rytor, Roman. Zakalimdo. Enduliretat. Zakalimdo.
Zakalimdo. Enduliry Taty. Anudora. W imię Elu. Ale po wczytaniu muzyczka zniknęła. W imię scenariusza. Zakalimdo. Anudora. Dobrze, że wziąłem ten przedmiot, który daje mi bonus do obrażeń. Niech tak będzie. Niech się stanie. Natychmiast. Do ataku. W imię scenariusza. Aż retoramami. Zakalimdo. Enduliry Taty. Anudora. Anudora. Zakalimdo. Niech się stanie. Enduliry Taty. No i pokonany. Jakieś ostatnie słowa, demonie? Daj sobie spokój, kapłanko. Moja śmierć niewiele znaczy w dłuższej mierze, w dłuższym czasie. Co się dzieje? To dźwięk twojego końca. A więc to był cały czas twój plan? Oczywiście. Z sercem i sery, które chroniło cię od koszmaru, to jedyne co, to musiałem trochę kupić trochę czasu. Teraz, kiedy dziura do otwarcia Azerotu, Kiliaden jest, Kiliaden zwycięży. Muszę wrócić do sery jak najszybciej. Co ciekawe, jak tam smoki, co tam się dzieje? Kończy nam się czas. Ach. Tyrande. Nie użyjesz serca przeciwko mnie. Głupcy, nie zatrzymacie mnie. Teraz Tyrande, ona próbuje się uwolnić. Jasne. Nie pozwolę wam zniszczyć mojego... Co? Co się stało? Tyrande? Esero, dzięki bogini, jest już wszystko z tobą w porządku. Co się dzieje? Przejście, rift do Azeroth, musimy się pospieszyć. Pokażcie mi. Pęknięcie, tego mi brakowało słowa, pęknięcie do Azeroth. Spaczenie nie dotarło jeszcze do Azeroth, ale musimy się pospieszyć. Tyrande, podaj mi serce. Jak sobie życzysz? Koszmar jest zbyt silny, nie będziesz w stanie go powstrzymać. Nie ma czasu, siostro. Los Azeroth spoczywa teraz na mnie. To działa. Esera używa serca, aby pochłonąć koszmar. Jest tego za wiele.
Wytrzymaj, siostro, jesteś w stanie to zrobić. Mój świat, moje królestwo jest bezpieczne. Nie. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, Alex Strasho. Serce, ono zniknęło. Sera musiała zabrać je ze sobą do Wielkiej Pustki, czy coś takiego. Masz na myśli, że ona żyje? Jej dusza żyje, Tyrande. Jest połączona ze snem, gdzie jej duch będzie odpocznie. Jesteśmy waszymi dłużnikami, Aspekty. Sen jest bezpieczny, jednakże przepełnia mnie ból z powodu utraty matki. Wszystkich nas smuci utrata Esery, ale nasze problemy są jeszcze dalekie do końca. Legion wciąż planuje ruszyć na Azeroth. Musimy ich powstrzymać przed dotarciem do Drzewa Świata. Oczywiście, my, strażnicy snu, zbierzemy swoje siły i wrócimy z wami do Azeroth. Czy coś jest nie tak, bracie? Przez te wszystkie lata nasz zakon poniósł wiele strat, a teraz tylko my jako Aspekty zostaliśmy bronić tego świata. Obawiam się, co mogłoby się stać, gdybym i ciebie stracił, siostro. Nic się nie stanie, jeżeli będziemy dbać o siebie, bracie. Będziemy walczyć z Legionem wspólnie i sprawimy, że poświęcenie Isery nie pójdzie nam marne. Niech tak będzie, siostro. Czas ruszyć w drogę. A zaraz, gdzie jest Tyrande? Esero, jesteśmy ci wdzięczni za ocalenie Azeroth, ale jedna część, mała część koszmaru wciąż żyje. Furion został spaczony przez koszmar i boję się, że ta moc pochłonie go. Proszę, Esero, miej w opiece mojego ukochanego i spraw, aby nic złego się nie wydarzyło. Sara może nie może zrobić wiele, gdy jej dusza jest w tym miejscu. Musiałem spróbować. Furion jest w kłopotach i muszę pomóc mu w każdy możliwy sposób. Rozumiem, Tyrande, ale nie wszystko jest stracone. Może być droga, w której możemy mu pomóc. A teraz chodźmy. Mamy nasz świat, nasz dom do uratowania. Oczywiście, Alex Strasho. No dobrze. Godzina 22, 3 godzinki sesji. Ruszmy jeszcze dalej, zobaczmy, co tu w ogóle będzie. Final konflikt, ostateczny konflikt. W tym czasie Malfurion i jego siły dotarły na północ, aby zbadać obecność demonów. Te ziemie poniosły ogromne straty. To wszystko przez twoją głupotę, Furionie. Chyba, czy coś. Powinniśmy ruszać do Nortasiru. Coś złego dzieje się tutaj i nie mogę do tego zignorować. Ten dźwięk. To już twój koniec, pradawny.
Zaakceptuj swój los. Nigdy siły ciemności nigdy nie pochłoną, podbiją naszych dusz. Głupi do samego końca, niech i tak będzie. Nie upadnij, stradawny. Dziękuję ci za twoje wsparcie, Stormrage. Dobrze cię widzieć ponownie, pradawny. Co tu się dzieje? Legion powrócił i spacza mój las. Wiele moich braci zostało pochłoniętych przez ciemność albo utraciło swoje życia. Teraz, gdy rozmawiamy, moi bracia są, krótko mówiąc, zażynani przez spaczenie, które ich otacza. Uratuję wszystkich pradawnych, których mogę. W międzyczasie odpocznij i pozwól duchom lasu, krótko mówiąc, uzdrowić się. Dziękuję ci, stary. Teraz ruszaj. Obawiam się, że moi bracia nie wytrzymają długo bez ciebie. Dobra, powiem szczerze, że chciałem zobaczyć, jak się ta misja rozpocznie. Mamy dwa zadania. Myślę, że na tym zakończę na dzisiaj. Dzięki za uwagę, dzięki każdemu, kto obejrzy to. Do następnego. Hejka.